O przyczynach protestu na ulicy Bohaterów w Westerplatte mówi przedstawiciel właścicieli sklepów oraz mieszkańców. Przedstawienie się. Witam serdecznie, moje nazwisko Artur Bielak. Występuję tutaj, można powiedzieć, w roli reprezentanta właścicieli sklepów na ulicy Westerplatte. Zbieraliśmy podpisy, pieczątki, generalnie 90% właścicieli sklepów nie zgadza się z budową deptaka na ulicy Westerplatte. Z powodu takiego, że po pierwsze zablokuje to ruch, a jest to ulica jedna z głównych ulic miasta. Zablokuje to ruch nie tylko na ulicy Westerplatte, ale też w całym mieście. Spowoduje, że tak powiem, zakorkowanie przesyłu samochodów. Druga sprawa jest taka, że zamknięcie ruchu i zlikwidowanie parkingów spowoduje utratę co najmniej 20% klientów, którzy robią zakupy tutaj u nas na Westerplatte. Trzecia sprawa jest też taka, że no niestety, ale ulica jest zabytkowa, ma ponad 200 lat grubo. Rycie w takiej ulicy to nie bardzo nam się podoba. Generalnie głównie też chodzi o to, że przede wszystkim nikt kompletnie nie zapytał ani mieszkańców ulicy, ani też właścicieli sklepów o jakiekolwiek zdanie czy zgodę na jeżeli chodzi o budowę tego deptaka. Także no, mam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale może jakieś pytania. 90% sklepów się zgodziło, ale 10% nie. Czy wie pan, dlaczego te 10% nie wyraziło zgody? Tak, dlatego że kilka sklepów tutaj jest sieciówkami i generalnie tych właścicieli sklepów nie ma we Wschowie, to są właściciele z innych miast i można powiedzieć, że pracownicy, którzy tutaj są i przedstawiciele tych właścicieli po prostu byli obojętni. To nie znaczy, że te 5% jest przeciw, to jest taka, powiedzmy, 5% jest bez głosu. To jeszcze tylko zapytam, powiedział pan, że 20% mniej znajdzie się tutaj kupujących, gdyby powstał deptak. Na jakiej podstawie takie obliczenia? Proszę pana, no, gro osób podjeżdża samochodami pod sklep, tak? I załóżmy, jeżeli apteka jest na ulicy Niepodległości, apteka jest na ulicy Westerplatte, no ludzie są już dzisiaj wygodni. Więc jeżeli zablokujemy ruch na Westerplatte, ludzie, którzy załóżmy podjadą pod aptekę, podjeżdżali do tej pory pod aptekę przy ulicy Westerplatte, podjadą sobie pod Niepodległości, pójdą sobie kupić, tak. Ja, to znaczy my spekulujemy, to jest myślę, że minimum 20% klientów z tej ulicy, którzy kupowali do tej pory na ulicy, no przestaną tu kupować. Druga rzecz jest taka, że pan burmistrz, jak dobrze przeczytałem, to ten remont mniej więcej wylicza, że to będzie trwało około 2 lat czy 3, bo jak zauważyłem, ma się rozpocząć w tym roku, a skończyć bodajże w 24 albo 5, tu się mogę pomylić, ale no powiedzmy minimum 2 lata. Proszę sobie wyobrazić rozkopanie ulicy, wiesz, buldożery, koparki na głównej ulicy zabytkowej Wschowy, która, proszę pana, jest, można powiedzieć, taką nitką, która rozprowadza, że tak powiem, samochody jeżdżą przez tą ulicę i dojazd jest praktycznie wszędzie z tej ulicy. Zablokowanie tej ulicy spowoduje no, dużo różnych utrudnień, nie tylko dla nas, mieszkańców, nie tylko dla sklepów, ale również myślę, że dla całego miasta. Nie będzie dojazdu do rynku, będzie trzeba jeździć naokoło, no będzie to kolidowało. I proszę teraz wziąć pod uwagę, że cała organizacja ruchu we Wschowie będzie musiała zostać przeorganizowana. Proszę też wziąć pod uwagę kolejny punkt, no 6 milionów prawie złotych kosztuje, jest wyceniona ta praca, jak dobrze pamiętam. Spójrzmy na te kamienice, no jak wyglądają kamienice, tak? Ja proszę wejść do klatek schodowych, między innymi klatka schodowa, którą teraz mam w głowie, to jest numer 19, podlega pod Urząd Miasta, są tam mieszkania miejskie. Ja myślę, że najpierw by trzeba było zacząć remontować może te zabytki, które widać, i klatki schodowe, które, że tak powiem, nie widziały malarza przez 50 albo 40 lat. Od tego by trzeba było zacząć.
Podkreślał pan, że nie było żadnych rozmów burmistrza z przedsiębiorcami, z mieszkańcami. No jak wiemy, po tym, kiedy ogłoszony został, że ten protest dzisiaj się odbędzie, no ukazała się informacja, że pan burmistrz zaprasza was na takie otwarte spotkanie w przyszły wtorek. Wybieracie się państwo na to spotkanie? Oczywiście, mam nadzieję, że większość mieszkańców, do których dotarła ta informacja, się wybierze. Ja na pewno tak, bo chętnie bym porozmawiał sobie z panem burmistrzem również na inne tematy dotyczące Wschowy i nurtujące zresztą nas wszystkich. Ja tutaj teraz mówię o wszystkich mieszkańcach, bo troszeczkę rozmawiałem z ludźmi i na pewno ja osobiście i wiele moich znajomych stawi się na to spotkanie. Notabene pan dobrze zauważył, że jakoś burmistrz do tej pory nie miał ochoty z nami rozmawiać. Ja osobiście próbowałem się dodzwonić do burmistrza, już nie mówiąc o spotkaniu, bo tam jest zabarykadowany ratusz, tam ciężko w ogóle się dostać. Także próbowałem się dodzwonić bezskutecznie. No, jak państwo widzą, odzew jest dopiero wtedy, kiedy ludzie podnieśli się, że tak powiem, z krzeseł i ruszyli coś z tym robić. O przyczynach protestu te mówi dwoje właścicieli sklepów ulokowanych na ulicy Bohaterów Westerplatte. A dlaczego? Jak burmistrz nic nie robi, z naszych podatków żyje, bo taka jest prawda, jak my się wszyscy tu pozamykamy, no to z czego urząd będzie żył? Niech mi pan powie. Ja mogę zamknąć sklep, nie ma problemu, bo ja mam tyle lat pracy, że mi nie za tego, ale dlaczego ma być tutaj deptak, jak w mieście się nic nie robi? Chciałbym powiedzieć, że my żeśmy już deptak jeden przerabialiśmy w koło rynku. Tak. Można zobaczyć wszystkie sklepy, które były koło rynku, działały. Pan zobaczy, jak rynek nasz działały wygląda. Kilkanaście lat temu. Dzisiaj można zobaczyć, co tam na rynku jest i jak po prostu to wszystko wygląda. Więc zamykanie tej ulicy to jest odizolowanie całej tej części, przesunięcie tego samego, co było na rynku i do dzisiaj jest, od tej ulicy. Tutaj się nic nie będzie działo, tutaj po prostu zostanie zamknięte. Cały ruch trzeba będzie przenieść na obrzeża, więc środek miasta jest zamknięty. I w tym momencie, ja rozumiem, deptak, można zrobić deptak, ale na pewno nie można zamykać ruchu. Może jeśli te samochody przeszkadzają, poszerzyć chodniki. Ale komu przeszkadzają? Nie wiem, no może panu burmistrzowi przeszkadzają. To niech sobie zrobi od ratusza. Ale to nie chodzi o ten parking, chodzi o zamknięcie tej ulicy. Nie ale wolno dlaczego? Zamykać tej ulicy. Ponieważ, jedyna ulica. Ponieważ tą ulicą można przejechać przez miasto, a inaczej trzeba objeżdżać wszystko wkoło. Ale to jedyna ulica, co są stare jeszcze te sklepy i cokolwiek się dzieje, bo jak zamknie nam ulicę, to my możemy się wszyscy zamknąć. Że ulicy nie wolno zamykać, można zrobić. Burmistrz niech to zrobi od poczty do rynku. Jeśli chce ładną ulicę burmistrz, niech dołoży się finansowo do remontu tych kamieniczek, które tutaj są. Można je upiększyć, można je ładnie zrobić. I wcale nie trzeba tutaj dużo przewracać, żeby po prostu upiększyć tą ulicę, jeśli ludziom tak bardzo przeszkadza, że ona jest taka brzydka, paskudna i tak dalej. Burmistrz, z tego co wiem, to rocznie przeznacza na remont kamienic jakieś 20-30 tysięcy. I co my mamy tu? Co to jest tutaj, pytam się, 20-30 tysięcy? To są śmieszne pieniądze po prostu i tak dalej. To jest gorzej. Mówi o tym, że mają być tu restauracje. Który z przedsiębiorców tutaj otworzy restaurację? Ale to są wszystkie. No więc mówię, kto otworzy tutaj restaurację? Kto zainwestuje setki tysięcy złotych w to, żeby otworzyć tutaj restaurację? Bez przesady, nie? To są jakieś po prostu niepoważne rzeczy. To nie jest Wrocław, a niech pan zobaczy, co się zrobiło w Lesznie, jak zrobili deptak. Istnieje rynek? Wszystkie sklepy są pozamykane. Wszystkie chyba nie, ale tam jest galeria duża, która to jest problem wszystkich dużych miast. Ale cały rynek ma pan ten. Tak samo, a co my jesteśmy, Wrocław czy Poznań? Ale nawet Wrocław można wziąć pod uwagę. Ja we Wrocławiu bardzo często jestem, pan Brudzmi zresztą też się zapatrzył na ten Wrocław. We Wrocławiu ostatnio byłem, w samym rynku naliczyłem 30 lokali zamkniętych z powodu tego, że po prostu nie mamy prosperity, jest w tej chwili pandemia i nie ma biznesu. Nie można zamykać, a my nie wiemy, ile pandemia będzie, może 10 lat. I co, zamkniemy ulicę, sklepy się zamkną, wywiesimy, zawiesimy, zakleimy te sklepy papierami. I jak będzie to miasto wyglądać? No, to będzie wizytówka, no to będzie wizytówka? A zresztą pan jest mieszkańcem Wschowy i co pan o tym sądzi? A właśnie, a co pan o tym sądzi? Pani co, ja nie jestem tutaj od sądzenia, tylko od pytania. Ale no, a niech pan powie, co pan by zrobił na naszym miejscu? No, nie wiem, bo nigdy nie byłem przedsiębiorcą. No ale nieważne, ale jakby pan się postawił w naszej sytuacji, to co? Być może też byłbym zaniepokojony. No właśnie, no. No ale tutaj trzeba dodać, że już były burmistrz, czyli pan Grabka. O,
dwa razy decydował się na to i przedsiębiorcy byli przeciwni ze względu na swój biznes, tak? Jest to małe środowisko, mała miejscowość i jeżeli będzie to zamknięte, no to wiadomo, że to umrze. Popatrzmy na te inne miasta. Nie, no pan Grabka, mówię, przerobił już ten sposób. Tak, przerobił rynek. Tak, zamknął rynek, sklepy się pozamykały i potem w panice, jak protesty powstały, to postanowił otworzyć, ale już się nie odwróciło. Już te sklepy, nie wróciły. Można się przejść przez rynek, pooglądać sobie, jak pięknie sklepy prosperują. Jak mówi się o tym, że tutaj będą kafe. Niech zobaczy, jak działają wszystkie nasze restauracje we Wschowie. Przecież one ledwo zipią. Te restauracje po prostu wegetują tak naprawdę. Podatków żadnych się nie obniża przedsiębiorcom. Pomagać się nie pomaga. Ostatnio słyszałem, że nawet podwyżki już mamy, jeśli chodzi o ten... Ale już przerwę panu, dwa razy już były podwyżki, tak? Czyli w pierwszym roku o 100 zł, a w drugim już prawie 300, tak? Czyli w tym roku znieśli preferencyjne stawki dla gastronomii. Ja już nie mówię o cenie wody i ścieków. Ja już nie mówię o takich rzeczach po prostu, tylko o samych podatkach. A teraz dla gastronomii ponoć znowu została ulga zlikwidowana, tak? Ponieważ jakaś ulga była, została zlikwidowana. To jak pan burmistrz chce rozwijać tutaj gastronomię i robić jakieś, żeby tutaj po prostu się kręciło? Ja nie rozumiem tego, nie wiem. Nie wiem, co to za pomysły są. Także jesteśmy wzburzeni i po prostu nie ma czego się dziwić, moim zdaniem. Jeszcze zapytam, wybieracie się państwo na spotkanie z burmistrzem? Oczywiście, że tak, ponieważ może to będzie jedyna szansa, żeby burmistrza zastać i z nim porozmawiać. Ponieważ z tego, co ja wiem, jak on jest tyle razy z burmistrzem, a z ludźmi rozmawiałem, to burmistrz jest nie do osiągnięcia. Nie do osiągnięcia. Przedostać się do burmistrza to jest po prostu, nie wiem, złapanie szczęścia za nogi. Także jeżeli będzie taka okazja, jeżeli pan burmistrz nie stchórzy, bardzo chętnie przyjdziemy, porozmawiamy. Niech on argumenty nam przedstawi, dlaczego on na siłę chce zamykać tą ulicę. Ja nie rozumiem tego. Bo miał taką koncepcję wyborczą. Ale koncepcja nie daje jeść. Pytam się. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Podczas protestu wyrażającego sprzeciw wobec budowy deptaka na ulicy Bohaterów w Westerplatte został również odczytany protest. Fragmenty tego protestu można wysłuchać teraz. 12 lokali zamkniętych i szpecący rynek miasta. Projekt reprezentowany przez burmistrza Antkowiaka doprowadzi do powiększenia wymarłej od handlu strefy w naszym mieście. Nie ma zgody na takie działania. Nie pozwolimy sprowadzić się do roli biernego wasala, za którego plecami dokonuje się radykalnych zmian. Zamknięcie tej strefy od komunikacji spowoduje zniechęcenie zmotoryzowanej części naszych klientów do zakupów w tej części miasta. To opinia bezpośrednio naszych klientów. Spadek obrotów tylko o niewielki procent spowoduje utratę naszych dochodów i tak małych. Jeśli nasza działalność ma być tylko łataniem kosztów, to po co ją prowadzić? A zamknięcie działalności doprowadzi do degradacji kolejnej części miasta. To odczuje też budżet miasta, bo nie zobaczy naszych podatków. Co z naszymi pracownikami i ich rodzinami? Co z naszymi uczniami szkół zawodowych, którzy mają u nas praktyki? Pan burmistrz Antkowiak uważa, że ławeczki i deptak polepszą jakość życia mieszkańców Wschodu. A jak to wpłynie na nasze życie, jeśli po nocach młodzież będzie hałasować nam pod oknami? Nie ufamy burmistrzowi, bo nie pytał nas o zdanie. Nawet nie jest naszym klientem. Mimo, iż mówi, że tu mieszka, a wszyscy wiemy, jaka jest prawda. Ten deptak ma być przechwałką przed osobistościami świata polityki, z którymi dwa razy do roku spaceruje pan burmistrz przez Wschowy. Tylko dlaczego naszym kosztem? Nie ma na to zgody.